uczestniczyliśmy w modlitwie apelowej. Pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich, którzy osobiście bądź za pośrednictwem Radia Maryja i telewizji Trwam stają do codziennej modlitwy. Zapraszamy bardzo serdecznie na audycję dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja. Dziś podejmiemy temat modlitewnik Gertrudy Mieszkówny sprzed 1000 lat. Naszymi gośćmi będą pan profesor Artur Andrzejuk z sekcji historii filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ksiądz Łukasz Kadziński, a także państwo Maria i Andrzej Czachorowie. Serdecznie zapraszamy, początek o godzinie 21:30. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich ofiarodawców, tym razem w sposób szczególny tych spośród państwa, którzy dar serca złożyli w kole Radia Maryja przy parafii świętego Zygmunta i świętej Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie Koziu. Są to Anna Szeliga, Eugenia Roguska, Janina Łopuch, Janina Pawlica, Helmut Zajdel, Danuta Bialic, Stefania Mucha, Gerda Gabor, Anna Durkacz, Brygida Pacult, Maria Ciesz, Danuta Kościółek, Janina Daniel i ksiądz Marek Biernat. Bóg zapłać państwu. Dziękuję pani Dorocie Nawrotnej, która jest odpowiedzialna za koło i przesłała nam tę listę. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy sprawiają, że ten katolicki głos dociera do państwa domów. Totalitarnym, w trudnych czasach, fantastycznego, niezwykle mądrego i świętego rodaka, wszechstronnego człowieka. On teraz za nami wstawia się i błogosławi nam z domu Ojca. On też jest szczególnie z nami także w świątyni Sanktuarium
Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, konsekrowanej przez księdza kardynała Zenona Grocholewskiego z Watykanu, legata papieża Franciszka, który podniósł ten Ojciec Święty od początku naszą świątynię, wotum za świętego Jana Pawła II, do rangi sanktuarium. Cieszymy się świętym Janem Pawłem II. Kochamy go, podziwiamy i chcemy jego mądrość, świętość przyjąć także w swoje życie i również przekazać następnym pokoleniom oraz usiłować go naśladować. A ponieważ on wyrósł także z największych rodaków, naśladując jego, chcemy poznawać i mieć wzór w największych Polakach. Dlatego też powołaliśmy Bractwo Świętego Jana Pawła II. Odznaką tego bractwa jest Polska biało-czerwona z napisem, niejako podpisem na białym tle, Jan Paweł II. Sam ten znak już wiele mówi, o co chodzi w tym bractwie. Zapraszamy do niego wszystkich, którym drodzy są Pan Bóg, Matka Najświętsza, Polska i Kościół Święty. Więcej informacji o bractwie świętego Jana Pawła II możemy znaleźć na portalu www.radiomaryja.pl pod zakładką Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Tam znajdziemy bractwo świętego Jana Pawła II i informacje na ten temat, także wykłady, między innymi podczas pierwszej szkoły letniej świętego Jana Pawła II, które wygłosił, prowadził tę szkołę wybitny profesor ksiądz Paweł Portkiewicz Chrystusowiec. Zapraszamy Was do tej wspólnoty. Kontaktujemy się przez internet, ponieważ członkowie tego bractwa są w różnych stronach Polski i świata. Dla Torunia i okolic są przy sanktuarium specjalne spotkania formacyjne. Rozpoczęliśmy je i będą w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Godzina 18 msza święta w sanktuarium, potem spotkanie i konferencja. Teksty konferencji także są w internecie na portalu Radia Maryja. Głosi je ojciec misjonarz Władysław Bodziony, gorliwy kapłan, redemptorysta, posługujący także w naszym sanktuarium. Proponujemy nie tylko samemu korzystać z tej formacji, ale i zapraszać innych, spotykać się z innymi w swoich środowiskach, może 2, 3, 5, 10, większych grup bym nie robił, bo trudno później wymienić nawet jakieś myśli, jeżeli jest za wielu. Spotykać się, by korzystać z tych materiałów, modlić się i ubogacać wzajemnie. Wszyscy też w tym bractwie, uczestnicy bractwa, mamy udział w modlitwach tak indywidualnych, jak i w sanktuarium odprawianych za członków bractwa żywych i zmarłych. Jeszcze jedno, jeśli ktoś nie ma internetu, może otrzymać i otrzymywać te materiały formacyjne. Kontakt telefoniczny z sanktuarium, telefon 693-168-247. Powtarzam, 693-168-247. Prosimy również, by członkowie bractwa do najbliższego spotkania przeczytali książkę Wywiad z Ojcem Świętym Janem Pawłem II pod tytułem Pamięć i tożsamość. Bardzo dobrze czyta się ten wywiad. Już dziś też zapraszamy na drugą letnią szkołę Jana Pawła II od 13 lipca godzina 10 do 16. Kończymy mszą świętą w sanktuarium, to jest niedziela, o godzinie 12. Bardzo serdecznie zapraszamy. Razem możemy uczynić wiele. Kochani, jednoczmy się. Zobaczycie, jakie będą wielkie owoce. Zapraszamy też Torunian i z okolic Torunia. Tu również, proszę Państwa, to
tego, by animować pielgrzymów przybywających do sanktuarium, być kustoszami relikwii świętego Jana Pawła II. Bóg zapłać, niech was